obrazek jest 2D i ktoś ze znajomych też zrobił wersję 3D. Można, nie? Ale spoko. Tak, i jesteśmy dzisiaj na bardzo wspaniałej konferencji, 17. sesji Linuxowej, która ma takiego pięknego urla. I teraz zapraszam was do tego, żeby odpalić sobie telefon i wejść sobie na 18. sesję Windowsową, która będzie za rok, pewnie tutaj, która jest pod takim urlem. I spróbujcie wejść sobie z telefonu pod taki url. Ja może wejdę też tutaj na kompie. 18. sesja Linuxowa. Windowsowa wygląda właśnie w taki sposób. Będzie w 2024 roku w Microsoftie. Będą na przykład talki o tym, czym jest CNAME, jak to wygląda, jaki tam jest cel i tak dalej. Widzicie, jacy piękni prelegenci są. I tak dalej. No. Tak więc to była 18. sesja Linuxowa. Niestety chyba nie możemy za bardzo mówić, dlaczego to tak działa, ale można się pewnie domyśleć. Mój kolejny Lightning Talk będzie o zadaniu kolektor z PlateCTF. CTF-y to są takie konkursy związane z security, tam różne rzeczy się robi. Generalnie gdzieś finalnie trzeba znaleźć jakąś flagę, która jest po prostu sekretnym hasłem. I w tym zadaniu mieliśmy taką jakby architekturę aplikacji, że był jakiś frontend, backend napisany w Node.js-ie. Była baza danych na Postgresie, główna, MainDB, która miała replikę WorkerDB i z tą repliką gadał sobie webhook, który był napisany w C, tam na ARMA64. No i my wysyłaliśmy jakiś tam HTTP request do tego frontendu z jakimś webhookiem, który miał jakiś rodzaj, cel i jakiś secret. To następnie przelatywało przez te bazy danych, w sensie oczywiście lądowało najpierw w tej głównej, ta główna replikowała do workera i później ten webhook sobie jakoś to tam fetchował, nie będę już się jakby zagłębiać w szczegóły jak, ale fetchował sobie to i generalnie wysyłał request pod naszego urla. I naszym celem było tutaj wyeksploitowanie tego webhooka, czyli jakby zdobycie kontroli nad tą aplikacją napisaną w C, a następnie wyciągnięcie flagi z bazy. Znaczy generalnie flaga była w bazie, można oczywiście to dowolnie rozwiązać, ale takie było intended solution. Dobra, jak mamy taką apkę, która jest napisana w C i mamy tylko binarkę, a nie mamy kodu źródłowego, to możemy użyć na przykład takiego narzędzia jak Ghidra, to deasemblacji i dekompilacji kodu. Po lewej widzimy disassembler, po prawej dekompilację. Może to wiem, że to są bardzo małe literki, ale generalnie widać tutaj na przykład, że tu jest jakiś select SQL-owy robiony. Tutaj też jest jakiś drugi select SQL-owy. A tu są jakieś dziwne, straszne dziwne rzeczy, ale jak się kliknie na przykład tam po prawej na którąś z tych linijek, to generalnie ta Ghidra nam zaznacza tą samą linijkę, albo inaczej, odpowiednią linijkę w disassemblerze, znaczy jedną z wielu, które odpowiadają tej linijce w C zdekompilowanej. I tu na przykład widać, że po lewej stronie mamy zaznaczone sub sp, sp kind count. Kind count to oczywiście jest zmienna, nie ma takiego opkodu w assemblerze tam x86, tam, przepraszam, armowym. Ale SP to jest stack pointer, to jest jakby wskaźnik na stos i generalnie tu jest odejmowanie od wskaźniku na stosu, a gdy coś takiego się robi, to tak naprawdę to jest alokacja na stosie, więc to, co widzimy po prawej, mogłoby odpowiadać takiej funkcji aloka w C, która robi alokację na stosie, której oczywiście nie powinno się używać, bo jest problematyczna. Ale nie będę się zagłębiać jakby w bugi takie low-levelowe, które tutaj są, ale jest tutaj coś takiego na przykład. Jeżeli chodzi o to zadanie, to w dużym uproszczeniu ta apka w C robiła coś takiego. Wykonywała takiego selecta pierwsze, select count gwiazdka from hooks, where kind to jakiś nasz kind, który my przekazujemy. Następnie ten count, który został zwrócony, jeżeli był większy od 10, to był równy, w sensie no, był zmieniany na 10, czyli była maksymalna liczba tego counta. A następnie było drugie query SQL-owe, które dostawało ten sam kind jako argument, ale pobierało pola target i secret z tej tabeli hooks, orderowało to po target i limitowało po 10. Stąd był pobierany drugi counter, drugi licznik i następnie był błąd ogólnie w tej aplikacji, taki low-levelowy, dzięki któremu się dało wyeksploitować tą aplikację, ale ten błąd występował tylko wtedy, kiedy te dwa liczniki były różne od siebie. Czyli jeden z nich musiał być większy, na przykład nie wiem, równy 10, drugi 0, albo odwrotnie, albo 5 i 10, coś takiego. No i teraz pytanie, kiedy może taka sytuacja zajść, gdy mamy aplikację, która zachowuje się w ten sposób i to query wysyła do repliki Postgresa, gdzie no, te dane są replikowane z tego MainDB i w sumie są dosyć szybko replikowane.
No, pewnie ktoś może to wymyśleć, że tutaj jest po prostu race condition pomiędzy tymi dwoma zapytaniami, czyli że jest możliwość taka, że do tej bazy zostanie dopisane coś pomiędzy tymi dwoma zapytaniami albo usunięte z niej. Problem jest taki, że to wszystko działa na jakimś serwerze u kogoś, gdzieś na jakimś AWS-ie. Przechodzi to najpierw ten nasz request przez jakiś frontend, potem przez tą bazę, jest replikowane do drugiej bazy i dopiero jest odpalane przez ten webhook. A my te zapytania możemy chyba robić co sekundę, jeżeli dobrze pamiętam. I generalnie, nawet jakby się próbowało robić to na localhoście, w sensie, wiecie, przez Docker Compose odpalić tą apkę lokalnie, bo się dało, to problem był taki, że bardzo ciężko było striggerować ten race condition. Więc da się, ale być może nie o to chodzi. Tak, i teraz mam tutaj Linuxa, na którym mam odpaloną tą aplikację i podepniemy się do bazy danych, tutaj po lewej do MainDB. Mam nadzieję, że to widać w miarę, jak mogę dać większe literki. Po prawej podepniemy się do WorkerDB. Zrobimy sobie jakiegoś select gwiazdka from hooks, żeby zobaczyć, czy coś, cokolwiek w tej tabeli jest. To patrzę tutaj. Okej, jest, miało być pusta. Moment. Dajcie mi może usunąć to wszystko. Zrestartować, bo tego nie powinno być. Podepniemy się jeszcze raz za sekundę. O, już chyba jest. Okej, serg gwiazdka from hooks. Tabela jest generalnie pusta, jak w WorkerDB, czyli w tej replice zrobimy tego samego selecta, to również jest to puste. Okej, czyli mamy pustą tabelę, nic tam nie ma. Teraz mamy aplikację, która wrzuci tam jakieś rekordy. Może nie będę pokazywać, jak ona jest zaimplementowana, ona tak naprawdę wrzuca po prostu requesty HTTP i będą się tu pojawiać kolejne te rekordy. Możemy sobie zrobić counta i zobaczyć, jak one się tu uzupełniają, bo to chwilę zajmie, musi tam ich 2000 dojść. Możemy też sobie oczywiście zrobić to samo w replice, ale na razie nie wiadomo, że tego robić w replice. Może nawet więcej niż 2000. Może 3000 to było? Może 5000? Albo odpaliłem przez przypadek dwa razy coś? Okej, 4000 rekordów. No i jakie mieliśmy tam query? Mieliśmy tam te dwa query. No to zobaczmy, co zwracają te dwa query. Ja sobie może to wezmę ze ściągi, po prostu skopiuję. Okej, czyli mamy tego counta pierwszego, on zwraca 2000. To tutaj miało być to 2000. Mamy tego counta drugiego, on zwraca nam 10 wyników, ponieważ powinien nam zwrócić 10 wyników, prawda? No dobra, no to idziemy do repliki i powtórzmy te same query. Robimy pierwszego counta, jest 0. Trochę dziwne, nie? To zróbmy tego drugiego. Jest 10. Pytanie, co tu się stało? Czemu nasza replika właściwie nie działa albo działa w dziwny sposób? Przecież tutaj zrobiliśmy counta where kind jest duże a. Tutaj też było where kind jest duże a, tylko zorderowaliśmy przez target limit 10. Pomysły ktoś ma? Otóż, jeżeli się spojrzy na to, jak działają te postgresy, albo może spojrzę na tego PSQL-a, którego ja tutaj odpalałem na samym początku, to może mogła być wskazówka, ale oczywiście to byłoby bardzo ciężko zauważyć. Tutaj mamy PSQL 15.2. Tutaj, gdy odpaliłem tego PSQL-a, jest 15.2 Debian. Czy to jest coś, komuś to mówi? Okej. To może pokażę Dockerfile tych dwóch rzeczy. Okej, MainDB. Cat MainDB Dockerfile, cat WorkerDB Dockerfile. Oczywiście te Dockerfile muszą się trochę różnić, ponieważ replika a MainDB muszą trochę inaczej, inną konfigurację mieć. Natomiast zobaczmy sobie tak, MainDB jest odpalony na Postgresie 15.2 na Alpine. WorkerDB jest odpalony na Postgresie 15.2 na Debianie. Ta sama wersja Postgresa, ale coś nie działa, coś działa w zupełnie zły sposób. Również mogę tu jeszcze pokazać, że oczywiście w tej replice te dane są. Jak zrobimy serg gwiazdka from hooks, to są tutaj rekordy z kind duże a. No musiały być, ponieważ to drugie query nam zwracało wynik. Natomiast z jakiegoś powodu ten count nam zwraca 0. Okazuje się, że
w tym muslu, w tym alpine, inaczej działa funkcja do porównywania jakichś tam stringów C, to znaczy nie uwzględnia chyba collation czy czegoś takiego, czyli jakiejś lokalizacji czy coś w tym stylu. I przez to, jeżeli zrobimy sobie trochę inne zapytanie, na przykład tutaj zrobimy select duże a, ojejku, select duże a, większe od małego a, średnik, a tu zrobimy to samo, to po lewej stronie mamy false w Alpine, a w Debianie mamy true. Jest taka różnica pomiędzy tymi dwoma obrazami dockerowymi i tymi dwoma postgresami. Jakbyśmy sprawdzili collation czy tam jakieś locales w tym postgresie, to byłoby takie samo. Nie wiem, jak to się robi w postgresie, więc nie będę tego teraz szukać. Natomiast no jest taka różnica. I teraz poprzez to, że jest taka różnica, to jak działają jeszcze bazy danych? Bazy danych często mają indeksy i ta tabela, uwaga, ma indeksy. Mogę to pewnie pokazać, o ile znajdę. To można bardzo szybko oczywiście znaleźć grepem. RG index, a może nie, hooks, coś tam jest tutaj schema robiona, index, nie, tu jest create index. W tej tabeli zostały stworzone takie dwa indeksy, jak tutaj widać, hooks send order na kind, target i secret oraz hooks kind na kind. I teraz, gdy my spuszczowaliśmy dane do głównej bazy danych, ona stworzyła indeksy, czyli takie specjalne struktury w bazie danych, które pozwalają tej bazie szybciej operować, to znaczy szybciej wykonywać query, które odnoszą się do konkretnych pól. No i tu jest na jakiś tam indeks utworzony, to ten indeks tam z jakiegoś B-tree plus korzysta po Postgresie czy coś takiego. I ten indeks jest replikowany do tej repliki. Czyli główna baza danych sobie oblicza ten indeks ponownie, gdy my dodajemy rekordy, czy tam no, dodatkowo dolicza rzeczy i przesyła to do repliki. I teraz jako, że mamy te porównania, które działają w różny sposób pomiędzy tymi postgresami, to jeżeli ten drugi postgres będzie chciał użyć indeksu do jednego query, a do drugiego nie, czyli na przykład jedno query będzie robić sequential scan po bazie i iść po rekordach, to sequential scan zadziała i weźmie sobie wszystkie rekordy. A jak będzie używać indeksu, to może się trafić sytuacja, w którym on będzie miał tą sytuację z dziwnym porównaniem, że indeks został stworzony na podstawie jednego porównania, a ten indeks, który jest obecnie wykorzystywany, używa, w sensie będzie, znaczy inaczej, baza, która będzie teraz używać tego indeksu, będzie używać innego porównania i nie znajdzie rekordów. I to jest to, co się tutaj stało. Także, i teraz tak, bo pokazałem wam przykład z Postgresem na Debianie i Alpine. Taki sam problem możecie mieć, jeżeli to będzie Debian i Debian, ale na przykład upgrade'ujecie glibc. I glibc miałoby coś innego w funkcji porównującej i ktoś miał dokładnie taki case kiedyś, że robił migrację bazy danych z Postgresa na to samo distro, tylko z nowszym glibc i miał właśnie podobny błąd, że po prostu przemigrował dane, przemigrował indeks, nie obliczył go ponownie, ponieważ miał bardzo dużo danych i ciężko byłoby ten indeks pewnie obliczyć ponownie i nagle mu rekordy, w sensie query SQL-owe nie zwracały wyników. Dobra, to było to zadanie. Tu są linki, potem będzie link do tej prezentacji. Kolejną rzecz, którą chciałem pokazać, to jest ukrywanie sekretów w envach. Ponieważ no, takie pytanie jest, czemu sekrety w envach są słabe? No, jak mamy zmienne środowiskowe na Linuxie i te sekrety pakujemy sobie do envów. Mam tutaj taką apkę pisaną w Pythonie, która będzie robić jakieś tam śmieszne rzeczy. Odpalimy sobie tą apkę. Ojejku, potrzebujemy mieć zmienną środowiskową API key, którą przekażemy, do niej wpiszemy jakieś tajne hasło Python 3, 1, showpy. Ok, odpalił się ten proces, on nam wyświetlił PID, wyświetlił nam tą zmienną środowiskową, którą zaczytał tutaj z prawej strony i czeka na nasz klawisz. To teraz sprawdzimy sobie, w Linuxie jest taki file system procfs i możemy sobie zrobić cat proc ten PID i environ przeczytać, taki pliczek. I jak widać, tutaj to tajne hasło jest wyrenderowane przez kernel. I teraz, uwaga, tak samo jeżeli ja jestem w jakimś procesie, to mogę przeczytać własne zmienne środowiskowe przez proc self environ. Ten self jest specjalnym linkiem zawsze do procesu, w którym jestem, więc jak ja to zrobię z kata, to będą zmienne środowiskowe tego procesu kata. Oczywiście tych zmiennych mam tutaj dużo, na tej wience. I teraz problem jest taki, że jak macie apki webowe, w których można czytać jakieś pliki i na przykład źle zaimplementujecie funkcję, która jakby renderuje jakieś pliki użytkownikowi
I ta funkcja będzie pozwalać na path traversal, czyli no, przetrawersowanie się, wiecie, kropka, kropka, slash, kropka, kropka, slash, folder wyżej, aż dowiedziemy do roota i wtedy można zrobić tam slash proc self environ i przeczytać te sekrety na przykład. I to jest słabe. I teraz pytanie, jak można się przed tym obronić? No, może możemy zrobić coś takiego jak s-environ API key gwiazdki, nadpisać tą zmienną, nie? No to zróbmy tak, dajemy enter. W tym momencie, jak ja to zrobiłem, to ten program już tego API key już nie może przeczytać. No logiczne, bo go już nie ma tam, w sensie nadpisał, tak? Ale jeżeli ja tutaj spróbuję przeczytać jeszcze raz z tego PID-u 71047 to samo, to ten tajne hasło tam dalej jest. I teraz pytanie, co tu się stało? No otóż, gdy kernel startuje wasz proces i macie zmienne środowiskowe, to on te zmienne środowiskowe bierze, wrzuca na stos programu. I teraz jak wy w tym Pythonie na przykład, czy w C, czy w czymkolwiek właściwie, używacie tych zmiennych środowiskowych, to runtime tego języka programowania, w którym jesteście, kopiuje te zmienne środowiskowe, wrzuca je do jakiegoś słownika, po to, żeby łatwo na przykład można było je zmieniać, bo nie będzie ich zmieniać na tym stosie, ponieważ nie może rozszerzyć tego stosu, żeby dodać tam zmienne środowiskowe. A ten pliczek z procpit environ będzie renderował to z tego stosu. No więc co możemy zrobić? No są dwie opcje. Można albo nadpisać ten stos. Mam tutaj przykład taki z apką w C, która to robi. Ma tu funkcję readenv. Właściwie to nawet nie przetestowałem, czy to działa, ale możemy sprawdzić. Jak nie będzie działać, to nie będę tego pokazywać, jeżeli się nie skompiluje w miarę szybko. Ojej, wyjdę z tego, tutaj gcc valid appearance to binary, a tu jest pewnie, tu może ma być tak, ale coś czuję, że to nie zadziała. Ale jakoś zadziałało, tam jakichś includeów brakuje, ale odpalimy to. Tak, tylko nie mamy API key'a, API key, ABCD damy. Mamy to API key. Klikamy Enter, żeby przeczytać zmienne. No dobra, tych zmiennych może jest za dużo. N w minus ISH, API key, ABCD, a out. OK, jest ABCD i nie zadziałało chyba to, co... A nie, zadziałało. Przeczytał mi na razie ten plik ENVS. Następnie będę czyścił te zmienne ze stosu w pamięci procesu. Gdy to zrobiłem, to nie zadziałało, zrobiłem to źle. Ale gdybym to dobrze zrobił, to by działało i nie moglibyśmy wyrenderować tych zmiennych. Drugi sposób jest jeszcze. Otóż w Linuxie jest coś takiego jak perctl. To jest taki syskol, który umożliwia zmieniać różne rzeczy odnośnie procesu, w którym jesteśmy. I jedną z rzeczy, którą można zmienić, to jest adres, od którego kernel będzie renderować ten plik, początek tego adresu i koniec tego adresu. Problem jest taki, że żeby to zrobić, to trzeba mieć specjalne uprawnienia, trzeba mieć jakieś tam capability, sys, resource czy coś takiego. Czyli trzeba być rootem, który ma to uprawnienie, znaczy no, użytkownikiem, który ma to uprawnienie, a to zwykle root jest. Więc zwykle tego się nie da zrobić, ale no, mogę tutaj pokazać wam w Pythonie, że to się da zrobić. Tu mam w Pythonie kodzik, który inkluduje sobie lipce przez ctypes, tam ustawia odpowiednie stałe tego perctl syscola, wołamy tutaj tego syscola, będziemy go odpalać i zwracać jakiś tam wynik i będziemy czytać to proc self environ. Tak, więc jak ja teraz zrobię Python 3, nie wiem jak się ten program trzeci nazywa, 3.perctl wipy, brakuje mi, wow, lipce getpit, to powinno być os getpit. Import os. Jeszcze chyba API, nie potrzebujemy, potrzebujemy jakąś zmianę, API key ABCD, Python 3, 3.perctl wipy. OK, będziemy teraz czytać te environmenty, przeczytaliśmy je tutaj, widać, że one są, jest tu ten API key. Następnie spróbowaliśmy zrobić ten perctl, on zwrócił minus 1, ponieważ nie mieliśmy uprawnień, więc teraz to nie zadziałało, ale jakbyśmy to odpalili to samo z roota, czyli zrobili, ojejku, muszę zrobić sudo su, i zrobimy to samo, przeczytaliśmy zmienne, ich jest dużo, ojej, nie zadziałało, why? O, teraz zadziałał ten perctl na koniec. Jak teraz dam Enter, to tutaj już nie ma zmiennych środowiskowych przeczytanych w tym PID-zie. Mogę wam to też również pokazać, czytając ten pliczek tutaj. Proc PID environ, tam nic nie powinno być. Ojej, ten proces już umarł. Musiałem tu jakąś pętlę nieskończoną zrobić. Dobra, skupimy to szybko. Oj, teraz nic zadziałało. Nie wiem, dlaczego to nie działa zawsze. Dobry case, żeby się zastanowić, ale teraz zadziałało. No jak zrobimy teraz renderowanie tego environ,
Chyba nie skopiowałem tego pina. Nie, skopiowałem. A, zły skopiowałem, przepraszam. To ma być czwórka na koniec. OK, teraz w ogóle mam permission denied, no bo to jest proces roota, ale gdy zrobię to z roota, to już mi się tam nic nie renderuje z tego pliku. Mogą to jeszcze oczywiście potwierdzić jakimś XXD. Tak, więc można jakoś tam ukrywać te zmienne środowiskowe, aczkolwiek praktycznie nikt tego nie robi, ale widziałem już takie case'y, że ktoś próbował robić OS setter w nasz API key i gwiazdeczki, żeby wywalić go z pamięci. Jest pewien argument, żeby tak robić. Gdy odpalamy procesy dzieci, to zmienne są zwykle do nich przekazywane i wtedy warto to robić. Kolejny lightning tog, o którym chciałem powiedzieć, to jest po co mi reproducible builds? To jest taki dosyć dobry argument, czemu chcemy to robić. Otóż po pierwsze mogę zreprodukować soft, który ktoś zbudował. Tak? To jest dosyć obvious argument, że będzie wszystko działać tak samo. Natomiast inny argument jest taki, albo raczej pytanie, czy dany soft działa na danym serwerze? Czy my jesteśmy w stanie to potwierdzić? Wiedzieć, że na pewno ten konkretny soft, ta konkretna binarka działa na danym serwerze. Otóż, uwaga, uwaga, da się. Da się to zrobić. Jest na przykład coś takiego jak Intel SGX, to jest Secure Guard Extension i to jest takie rozszerzenie do procesora, które pozwala na tworzenie enklaw. I te enklawy działają w ten sposób, że mamy jakiś user space'owy proces, który może wystartować taką enklawę, oczywiście to robi jakoś tam przy współpracy z kernelem. I ta enklawa ma zaszyfrowaną pamięć oraz wszystkie rejestry, które tam procesor będzie wykorzystywał do odpalania kodów z tej pamięci. Nawet kernel nie będzie mieć do nich dostępu, ani do tej pamięci. Bo jej nie odszyfruje, ponieważ klucze są gdzieś tam w procesorze. Oczywiście można tutaj mówić, że pewnie Intel ma dostęp do tych kluczy i tak dalej. Jasne, może tak, ale generalnie wciąż jest to dosyć lepsze rozwiązanie niż to, co mamy obecnie. Tak, inna sprawa, że jest jeszcze coś takiego jak remote attestation i to jest to, co pozwala nam to, żeby potwierdzić, że dany soft wykonuje się na danym serwerze. To znaczy przez to, że jest w procesorach zaszyty jakiś klucz prywatny, to ten klucz prywatny podczas wykonywania tej enklawy może podpisać coś, co pozwoli nam na zweryfikowanie, że tam jest dokładnie ta binarka, którą chcieliśmy tam mieć. No i w Intelu jest takie rozwiązanie, w AMD, w Secure Encrypted Virtualization jest takie rozwiązanie, w ARMie chyba też jest coś takiego w Trust Zone, ale się nie znam. Więc warto się zainteresować, między innymi Signal z tego korzysta i niby możemy stwierdzić, że coś działa w taki, a nie inny sposób. Problem jest wtedy, kiedy te buildy nie są reproducible, bo na przykład Signal robi coś takiego, że ma Dockerfile'a, w którym używa apta. No i wiecie, no jak on używa apta, to jak mamy to potwierdzić, że to jest dokładnie to, co miało być zbudowane? Jak robi apt-update, apt-install. No, ciężko. I to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Dzięki. Tak, jakby ktoś chciał te slajdy albo cokolwiek, to jest taka piękna stronka, albo raczej skracacz linków ujeb.se, disco 3D. Można wejść i otworzą się te slajdy. Dzięki za tego Lightning Talka. To możemy zrobić tak, że w tym momencie Omicron, jeżeli jest gotowy, to by się już podłączył. I w momencie, kiedy on będzie się podłączał, to jeżeli są jakieś pytania, to można je zadawać. Są jakieś pytania do czegokolwiek? Widzę, że są. Tylko pytanie, czy Omicron jest gotowy? Aha, dobra, widzę, że Kajetan idzie. Spoko. To się możesz podłączać, wydaje mi się. W tym pierwszym przykładzie, jak był ten indeks, to on dopiero zostanie jakby użyty, jeżeli jest ileś tam rekordów w tej tabeli. Tak, ten przykład z Postgresem jest bardzo zależny od tego, jakie są rekordy w bazie danych. Bardzo. W sensie takim, że jak tam zinsertujesz 200 rekordów, a nie 4000, to nie będzie działać. Na przykład. Tak, okej. Okay. I w ostatnim z tym environem i ze środowiskiem, to czy są takie opcje w systemd, które mogłyby na przykład zabezpieczyć proces przed... Nie umiem systemd. Okej. Ale podejrzewam, że nie ma. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak opcja montowania procfs-a. Można generalnie procfs-a zamontować w taki sposób, że inne procesy nie mogą się odnieść w ogóle praktycznie do niczego z nie swoich procesów. Okay. Bo domyślnie mogą i to jest trochę problem. No, muszą być zwykle tym samym użytkownikiem. Ale jest taka opcja, że nie mogą i to jest trochę lepsze, aczkolwiek do siebie pewnie dalej mogą. Do siebie sami. Okay.